obrońca drużyny Barcelony i teraz zespół poznański przed wielką szansą. Kruszczyński, faulowany, ten, który był faulowany, no proszę Państwa, jest zasada, że zawodnik faulowany nie wykonuje jedenastki, ale tu widać jest inaczej. Jeszcze trwają dyskusje. 30 minuta na świetnym zegarze. Tumult na widowni. Żółta kartka dla któregoś z Hiszpanów, to w tej chwili naprawdę nieważne. Biała piłka ustawiona na punkcie oznaczającym 11 metrów. Zubizarreta i Kruszczyński. Ogromna szansa przed drużyną Lecha. Uwaga. Gol! Gol, proszę Państwa. 1-0 w 30 minucie po strzale Kruszczyńskiego z rzutu karnego. Ogromna radość wśród piłkarzy poznańskich. Smutek i zmartwienie zespołu Barcelony.